Rozmawiamy z trenerem drugiego zespołu Joker Piła, panem Jackiem Wysockim. Rozegrany został mecz kadetów pomiędzy zespołem Szamotulanina i właśnie drugim zespołem Joker Piła. Jak pan oceni ten mecz? Jak pan oceni z chłopaków grających? Szczerze jestem zadowolony z mojej młodzieży, ponieważ w drugim zespole kadeta grają młodzicy. Jest to zespół stworzony z rocznika 06. Oczywiście uzupełniony też kadetami, którzy gdzieś kontynuują swoją przygodę w naszym klubie, ale postawiliśmy się zespołowi z Szamotuł. Wynik niestety 0-3, ale po dobrej grze zespołu z Piły. Łatwo rzeczywiście Szamotulanin nie miał. Wydawałoby się, że pójdzie gładko, patrząc i na parametry wzrostowe, i przynajmniej na rozgrzewce. Natomiast chłopaki pokazali świetną zagrywkę, a przede wszystkim fantastyczną grę w obronie. Libero zagrał moim zdaniem fantastyczny mecz i gdybym miał wybierać MVP, to chyba on by został. No jest to element gry, nad którym bardzo mocno pracujemy. Tak, Kamil Celer, super libero, dołączył do nas w tym sezonie, jest naszym super wzmocnieniem. Jestem zadowolony najbardziej właśnie z postawy moich zawodników, gra blok obrona. W ataku jeszcze mamy dużo do poprawy, ale to też jest wiek, brak siły, jeszcze w tym roczniku po prostu młodzika. To życzę w takim razie sukcesów i w tym roku, w kolejnych meczach i przede wszystkim w przyszłym, bo zapewne drużyna będzie szykowana i na przyszły, i na za 2 lata. Wtedy jakieś wyższe cele planujecie? Szczerze to planujemy cele na ten rok młodzika, bo oni grają w kadecie jako młodzik. Nie będziemy ukrywać, mamy wysokie aspiracje, chcielibyśmy z zespołem młodzika awansować do finałów Mistrzostw Polski. Czy ci chłopcy również grają w lidze młodzika? Tak, grają w lidze młodzika, jeszcze nie odnieśli porażki. Nie ponieśli porażki, może tak. No to życzę sukcesów zarówno w młodziku, jak i w kadecie. I do następnego razu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję.